Łowca to brzmi dumnie. W Katowicach przygotowano nową atrakcję. To odznaka łowcy beboków, czyli śląskich stworków, których figurki można znaleźć w mieście. Aby zdobyć odznakę, należy zebrać ponad połowę z 19 stempli, które umieszczono przy figurkach. Mapa z lokalizacjami wszystkich 44 beboków jest dostępna między innymi w aplikacji Katowice City Break. Magda Sincewicz. Był szlak neonów, szlak murali, teraz przyszła pora na nie. Każdy z nich jest inny, różne mają imiona i różnych opiekunów. Stoją też w różnych częściach miasta. Teraz każdy z nas, odwiedzając te miejsca, ma do spełnienia pewną misję. Wpadliśmy na taki pomysł, aby mieszkańcy czy turyści mogli zwiedzać Katowice właśnie poszukując tych beboków. Przy tych bebokach, które mają już swoje imiona w różnego rodzaju instytucjach, przy których one się znajdują, jest możliwość pobrania takiej pieczątki na specjalną kartę, taką książeczkę, z którą z kolei możemy zabrać z naszego Katowickiego Centrum Informacji Turystycznej. Wybraliśmy się zatem do niego i nie byliśmy tam sami. Spotkaliśmy na miejscu szczęśliwych zdobywców pierwszych pieczątek. Dopiero zaczynamy i chcemy zdobyć odznakę z bebokami, więc no, zaczynamy dzisiaj. Może nawet większość uda nam się dzisiaj zrobić. To jest coś, co jakby wyróżnia te Katowice troszeczkę pod tym względem, jakby nie było. Nie byłoby ani tej akcji, ani samych beboków, gdyby nie ich twórca. Choć jak sam przyznaje, w momencie ich tworzenia nie zdawał sobie sprawy z tego, że staną się aż tak popularne. Bebokach najfajniejsze jest to, że one nie powstają z publicznych środków, tylko powstają z inicjatywy firm, mieszkańców, różnego rodzaju instytucji. I takie wejście do instytucji i zdobycie pieczątki nierzadko będzie skutkowało tym, że bliżej się poznaje kofertę albo bliżej samego, nie wiem, wchodzimy do jakiejś galerii, wchodzimy do kawiarni, wchodzimy do kwiaciarni i automatycznie poznajemy ludzi, dzięki którym te figurki istnieją. I to jest taki fajny pomysł na rodzinną zabawę, bo poznajemy miasto, bo poznajemy beboki, bo poznajemy fajnych ludzi, instytucji i możemy zdobyć sympatyczną i absolutnie unikalną i bezcenną odznakę. Zatem wszyscy miłośnicy beboków udanych łowów odznaki czekają. Ich liczba jest jednak ograniczona.